Polska niespodziewanie wycofała odwołanie z Europejskiego Trybunału sprawa mecenas. Reczkowicz. Polski rząd wycofał sprawę z Europejskiego Trybunału. Polski rząd wycofał z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odwołanie w sprawie adwokat Joanny Reczkowicz, przekazuje ETKCZ. Dotyczy to sprawy, której ETKCZ uznał, że powołanie sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN narusza procedurę. Trybunał nakazał wypłatę 15 tysięcy euro dla adwokat. Wycofanie przez polski rząd z ETKCZ odwołania w sprawie mecenas. Reczkowicz oznacza, że wyrok ten jest ostateczny. W komunikacie ETKCZ poinformowano, że panel Wielkiej Izby odnotował wycofanie przez polski rząd wniosku o przekazanie do tej izby sprawy adwokat Reczkowicz przeciwko Polsce. Informacje te potwierdziło też Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi o sprawę rozstrzygniętą przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w lipcu. Wniosła ją adwokat Joanna Reczkowicz, która została wcześniej zawieszona w postępowaniu dyscyplinarnym na 3 lata w związku z różnymi naruszeniami kodeksu etyki adwokackiej. Jej sprawa została wtedy ostatecznie rozpoznana przez Izbę Dyscyplinarną SN. ETKCZ w orzeczeniu w tej sprawie stwierdził poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego po reformie legislacyjnej. Według ETKCZ naruszono procedurę powoływania sędziów do SN, ponieważ zostało to powierzone Krajowej Radzie Sądownictwa, organowi, który nie miał wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jak oceniono, wywieranie nadmiernego wpływu na skład KRS umożliwiła nowelizacja ustawy o KRS z 2017 rok. 15 tysięcy. Odszkodowania dla mecenas. Ustawa praktycznie usunęła nie tylko dotychczasowy system przedstawicielski, ale także gwarancję niezawisłości sądownictwa w tym zakresie, umożliwiając władzy wykonawczej i ustawodawczej ingerencję bezpośrednio lub pośrednio w procedurę powoływania sędziów, z której możliwości te organy skorzystały, o czym świadczą chociażby okoliczności towarzyszące aprobacie kandydatów na sędziów do KRS. Jednocześnie, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym z 2017 rok, pozbawienie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego uprawnień do ogłaszania wolnych stanowisk w tym sądzie na korzyść prezydenta RP jeszcze bardziej osłabiło zaangażowanie sądownictwa w proces powoływania sędziów, w szczególności powoływania do Sądu Najwyższego, argumentował ETKCZ. Naruszenie procedury powoływania sędziów do Izby Dyscyplinarnej zostało uznane przez ETKCZ za tak poważne, że naruszyło samą istotę prawa do sądu ustanowionego ustawą. ETKCZ orzekł, że adwokat ma otrzymać 15 tysięcy euro odszkodowania. Polski rząd odwołał się od tego wyroku. Jak informowało MSZ, 21 października 2021 rok. Został złożony wniosek o przekazanie tej sprawy do Wielkiej Izby Trybunału. Polski TK przeanalizuje Europejską Konwencję Praw Człowieka. Wiceszef resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta, odnosząc się do informacji o wycofaniu odwołania z Europejskiego Trybunału, zwrócił uwagę, że sprawę związania Polski tego typu rozstrzygnięciami ETKCZ rozpatrzy Polski Trybunał Konstytucyjny. TK zajmie się tym, ponieważ w uzasadnieniu do wyroku w sprawie Reczkowicz ETKCZ przyznał sobie kompetencje do oceniania konstytucyjności przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sadownictwa, a w konsekwencji skuteczności powołań sędziowskich dokonanych przez prezydenta. A naszym zdaniem ETKCZ nie ma do tego kompetencji, co w swoim wniosku do TK wywodzi prokurator generalny, zaznaczył Kaleta. Na środę Trybunał Konstytucyjny zaplanował termin rozprawy w sprawie pierwszego z dwóch wniosków prokuratora generalnego dotyczących Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, złożonych po wyrokach ETKCZ w sprawach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Prokurator generalny chce m.in. stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu Konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie dokonywania oceny legalności wyboru sędziów TK przez ETKCZ.